Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie, kochani widzowie. Dziś karta anielska na ten właśnie tydzień. Witam na moim kanale wszystkich nowych słuchaczy. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, a dostaniecie codzienne wróżby kolektywne, filmiki z wróżbami, horoskopami, rytuałami, kartami anielskimi, kartami Lenormanda Tarota. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście piszcie komentarze, dawajcie kciuczki w górę, czyli lajki. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię przez WhatsApp lub Messenger. Zapraszam Was serdecznie, wtedy potrzebuję zdjęcie, datę urodzenia i Wasze osobiste pytania. Piszcie mi na e-mail, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Dziś karta anielska. Wybrałam właśnie tę kartę dla Was. Przyjrzyjmy się, co chcą powiedzieć nam dzisiaj anioły. Na tym obrazku widzimy anioła, który walczy tutaj z falami. Być może jest to burza, sztorm, ale widzimy tęczę, czyli rozjaśnia się już po tej burzy, po tym zamieszaniu. Widzimy tutaj delfiny, które również są symbolem uzdrawiania sytuacji. Delfin to też symbol przecież jakiejś terapii, uzdrowienia duchowego czy cielesnego. Tęcza to symbol uzdrowienia wszystkich problemów, spraw. Już się niebo też rozjaśnia po tej burzy, tak? To zamieszanie dojdzie do ładu znów. Karta nazywa się Nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Czyli widzicie, Wasza nadmierna kontrola jest blokująca, robi blokady. Jak przestaniecie wszystko ciągle kontrolować, to wtedy otworzą się nowe możliwości, szanse, perspektywy. Zobaczmy w książeczce dr Doreen Virtue Magiczne przesłanie od wróżek, co mówi sama autorka o tej karcie. Nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować. Otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Delfiny unoszą się na morskich falach z łatwością i wielką radością. Ty też możesz tak płynąć na falach Twojego życia, jeśli się odprężysz i pozwolisz wydarzyć się wszystkim rzeczom. Wyciągnąłeś tę właśnie kartę, ponieważ starasz się zrobić coś na siłę, a ukryte głęboko w Tobie lęki powodują, że na Twojej drodze piętrzą się przeszkody. Daj sobie czas. Wyjdź z domu i zrelaksuj się w otoczeniu natury. Popatrz na całą sytuację z dystansem, a zobaczysz, że to, czego pragniesz, wkrótce się ziści. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zrelaksuj się i zachowaj wiarę. Idź się zabawić. Nawiąż kontakt z delfinami. Weź kąpiel z dodatkiem soli morskiej. Idź popływać. Nie trzymaj się kurczowo swoich decyzji. Taki właśnie przekaz od aniołów dostali Państwo dzisiaj. Czyli nie kontrolujcie ciągle sytuacji, ponieważ wtedy blokujecie cały rozwój pozytywnych spraw. Dajcie toczyć się sprawom lekko, bez kontroli. Teraz, kochani, anielskie klucze. Zobaczmy, jakie klucze pozwolą Wam się otworzyć na to, by nie kontrolować zbytnio spraw. Proszę o trzy karty anielskie.
Pierwszy klucz anielski to ucz się sztuki milczenia. Czyli nieraz słowa, które wypowiadasz spontanicznie lub szybko, szkodzą, blokują, przeszkadzają. Czyli milcz bardziej i słuchaj, co ktoś ma do powiedzenia. Następną kartą jest żyj własnym życiem. Czyli skoncentruj się na sobie i swoim życiu, swoim szczęściu. I nie patrz na szczęście innych, tylko myśl, jak sama być szczęśliwą. Myśl o swoim własnym, osobistym, duchowym, mentalnym, uczuciowym szczęściu. Nie zważając na szczęście innych wokoło. Trzecią kartą jest porzuć troski. Czyli nie troszcz się o wszystko i wszystkich. Porzuć troski i myśl pozytywnie. Takie czytanie jest na dzisiaj, na ten tydzień. Życzę Wam oczywiście pięknego tygodnia, wszystkiego dobrego, samych pozytywnych doświadczeń. Porzućcie troski, myślcie o sobie, o swoim szczęściu i bądźcie szczęśliwi. Uczcie się również sztuki milczenia, nie mówcie za dużo słów, które mogą kogoś zranić. I nie róbcie nic na siłę. Do usłyszenia już wkrótce.